Siema Arcoświry, końcówka dzisiejszych zawodów sobotniego dnia, czyli kwalifikacji. Pokażę Wam jeszcze kilka biegów. Pokażę Wam elektryki, pokażę Wam spaliny, pokażę Wam kilka różnych rzeczy. Teraz pokażę Wam, jadą sobie elektryczne bagusy, zaraz będą jechały na wyczytane nazwisko, bo to są kwalifikacje. Przełączę kamerę. Dobrze. Kwalifikacje polegają na tym, że się jedzie na wyczytane nazwisko, trzeba zrobić jak najlepsze czasy. To nie chodzi o ściganie się z innymi. Ściganie z innymi będzie jutro ze wspólnego startu. Tutaj robimy po prostu jak najlepsze czasy, żeby być rozpisani do jak najlepszej grupy. Na przykład finał A, B, C, D i tak dalej. I wtedy tam jest wspólny start. A tutaj na nazwisko jadą. Widzicie? Stoją modele, zaraz zaczną startować. Siema, siema! Witam! Proszę. Zaraz będą startowali. Tylko mówię, tu na wyczytane nazwisko. Nie ścigamy się. Tutaj trzeba jak najlepsze czasy robić, żeby do jak najlepszego finału być przypisanym i z jak najlepszego miejsca startować. Zaraz będą jechali w tej kwalifikacji. Ich ostatnia kwalifikacja dzisiaj. Jutro będą już finały, trzy finały się jedzie. Zobaczycie, elektryki Wam pokażę w tym ostatnim wejściu. Pokażę Wam spaliny. Najważniejsze przestało wiać już tak jak wiało przez cały dzień. To była tragedia po prostu stojąc nam na podejście. Mnie kilka razy chciało stamtąd zwiać. Oni zaraz startują. Uwaga, będę niedługo po kolei startować, potem idę w inne miejsce, pokażę Wam trochę. Dzięki za polubienia, dzięki. Możecie udostępniać, polubić, zaobserwować. Tak, 30 sekund do startu. Mają 30 sekund do startu, na nazwisko jadą wyczytani w tym momencie. Tam prostą, tam hopy, pokażę Wam jak to wszystko tutaj jest. Teraz jadą bagusy elektryczne, o widzicie, ładnie wyglądają co wszystkie. 20 sekund do startu. 20 sekund do startu mają. 10. Dzięki za obserwację, dzięki za polubienia. I zaraz jadą. Tylko nie wspólnie, mówię, bo to kwalifikacje, więc... Bardzo to pierwszy. No i jadą, a tu mamy, zobaczcie, publikę, jaką młodą machają wszystkich. Pomachaj się. Kamil, 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 dobra, okej, okay, dobra, pokażę Wam. Kamil tam stoi, serwisuje, bo jechał w poprzednim biegu. Jadą. To jadą elektryki, później będą też jechały spaliny, czyli te, które mają silnik spalinowy, robią dużo hałasu. Ja wejdę tam po cichu. O, jak skaczą. Leciał, następny. Jakie loty, o, jaką wywrotką. Dzięki za prezenty. Minęła pierwsza minuta. Ta. Kwalifikacje. Podczas w elektrykach jedzie się po 10 minut. Zalewski, Gudgogacz, Zalewski, Czajkowski, Mielczarek, Skrzypek. No to nie chciał skakać. Ładnie idzie, to jest jedna z lepszych grup, która teraz jedzie. Źle. I poleciał. To jest największa hopa tutaj. Jesteśmy w Poznaniu na pierwszej rundzie eliminacji Mistrzostw Polski offroadowych modeli zdalnie sterowanych. RC Park Poznań. Pierwsza runda. Jeżdżą modele zarówno i elektryczne, i spalinowe. W swoich klasach oczywiście. Mogą jechać elektryki i spaliny razem, ale to w Openie, jak ktoś przyjdzie i prosi o Open, wtedy mogą pojechać te dwa rodzaje. Dwie minuty biegu minęło.
tutaj mamy kwalifikację elektryków. Na prowadzeniu Polska Grzesika, Stankiewicz Piotrek II, Bartek Zalewski III, Iwo Czarnecki IV, V, Janek Zalewski VI, Beniamin Goła VII, Tomek Wielcarek, 8, Sonia 9, Bartek Goga, 10, Paweł Górski, 11, Paweł Czajkowski. Jadam. Nigdy nie widziałeś czegoś takiego, no to widzisz. Posłuchajcie, wejdę trochę na schodki, żeby wam pokazać lepiej. Tak, żeby mi nie przeszkadzać. Z góry wam trochę pokażę. Pośledzimy jakiś model, żebyście zobaczyli mniej więcej, jak tor biegnie. Serwis tutaj, trójeczka powinna się ogarnąć szybciej i ten pięciopak ogarnąć. A tutaj Kamil musiał lecieć pod trybun. Jedziemy, żeby jak najlepszy czas osiągnąć. Nie ścigamy się z sobą, chociaż tak wygląda to może w kwalifikacjach. Czwarta minuta biegu minęła. Prawdziwie ścigamy się minęła. Six Labs. Bartek Zalewski drugi 6, Piotrek Stankiewicz 6, Iwo Czarnecki 6. Dziewczyny też jeżdżą. Janek Zalewski, i bardzo dobrze jeździ ta dziewczyna. Tomek, Bartek, Sonia. Paweł, Beniamin, Paweł po 5 krążek. No już zamykają szóste, także. Bartek, 3 sekundy straty do Brzeszyki. No, te modele tu lecą z dobre 10 metrów. Wyprzedził ją teraz, 8. Nie, jest. Sekunda i... Sobie wyobraź, jakby prawdziwe samochody tak latały, przemnożone przez skalę. Piotrek jakby do Bartka, jakby prawdziwe 60-80 metrów leciał. Nie, przepraszam. Wiesz, Piotrek. Nie widzę go na pętli. Iwo na trzecim miejscu ma 11, ale się miesza wszystko. Na trzecim miejscu skoczył Janek Zalewski teraz. Iwo czwarty, Sonia piąta, Tomek szósty, Piotrek spada. Bartek ósmy, Paweł dziewiąty, Beniamin dziesiąty, Paweł Czajkowski jedenasty. I minęliśmy połowę wyścigu. To jedzie chyba Bartek. Niespełna 5 minut do końca czasu podstawowego. W Polsce, bodajże to Bartka model. Bartek Zalewski, o. Wielokrotny mistrz Polski, ma 15 czy 16, 15 lat. Do startu przygotowują się klasy Nitro. Tragusy spalinowe, proszę przygotowywać się do startu. Tragusy Nitro przygotowują się do startu. Zdarzają się niedoloty. Nieraz już dzisiaj było i takie to było tu w tym miejscu, jak przypierdzielicie, to kilka rzeczy się tu już połamało na dzisiejszych zawodach, w tym miejscu na tej popie. Był jeden taki przypadek, że jeden skoczył i niestety wylądował tu na proste, jak tragus jechał, z przeciwka jechał tragus, jak się pierdyknęły tu czołowo, to ła, aż bolało wszystkich, jakby kości się łamały. Dzięki za polubienie. Piękne hobby, nieprawdaż? O, widzicie, był niedolot, to nieco. Ci nie ryzykowali w skoku. Zobaczymy, czy zielony zaryzykuje. Zaryzykował. Też. Czemu nie jadę, bo ja jadę w innej grupie, tak? Ja już swoje pojechałem. Siódma minuta się kończy. Na prowadzenie wyszedł Bartek. Jedną sekundę ma przewagi nad Rzysiką. Trzeci Iwo, czwarty Janek, piąty Tomek. Szósty Bartek, Bartłomiej, siódma Sonia, ósmy Paweł, dziewiąty Beniamin, dziesiąty Paweł Czajkowski. Serwis, pięciopak.
Niedługo będą spaliny jechały i jedna zaległa grupa, która musiała być w przerwany bieg ze względu na to, że prąd wysiadł i system nie liczył. Nie utrudniamy tutaj, dzięki. O, trafił na czubek górki, jak go przewróciło. Jeszcze nie wiedzieli, modelami można też w locie kierować, trochę jak samolotami. 2 minuty do końca, 2 minutes to drive. W dalszym ciągu na prowadzeniu Zalewski, Bartosz, Jessica is in a second. Jedzie to jedna dziewczyna ze Szwecji, jedna z najlepszych Bartosz w Europie na tych zawodach. Półtorej minuty do końca. Bartek, jeden z najlepszych kierowców w Polsce, no właściwie najlepszy prawie. No, tak widzicie, Piotrka, chyba coś mu się stało z modelem, bo już nie jedzie. 20 seconds to drive, ostatnie 20 sekund czasu podstawowego. My jesteśmy w Poznaniu na pierwszej rundzie mistrzostw Polski offroadowych, modeli spalinowych, spalinowych i elektrycznych. Minuta po tym biegu chyba będą dragusy spalinowe, pokażę wam ten hałas i spaliny. Smrodu spalin nie poczujecie, no bo przez telefon... Czarnecki w Ostończu. O, już się spalina jakaś odpala tam. Zejdziemy, bo już się bieg skończył. Skończył. Pokażę wam trochę spalin. Bartosz skończył. Sonia skończyła. Bogacz skończył. Czajkowski Paweł skończył, John Tornado Zalewski skończył. Zobaczcie, to jest specjalny rodzaj spoilera, kręcony, to jest helikopter, tak? Dwa modele powinny być na to. Paweł jedzie, zbliża się do pięciopaka. Benjamin Szybowski. Macie spaliny. Robią rozgrzewkę spaliny, żeby silnik się nagrzał. Gdzie ten tor? W Poznaniu. Erco Park Poznań. Jesteśmy na pierwszej rundzie offroadowych mistrzostw Polski. Tutaj, proszę. Ryczące maszyny.
Powąchajcie smrodu spali. Zatankowany model. Ferragusy są spalinowe, elektryczne na zawodach. To są największe modele jeżdżące na zawodach. O. To jakbyście nie wiedzieli, to jest starter box, się przyciska i model odpala, kręci tak. O, pokaż jeszcze raz. Widzicie, kręci się. Kręci zębatką i odpala silnik. Tu macie buteleczkę z paliwem. Janek, co tam jeszcze ciekawego jest do modeli spalinowych? Pokaż. To jest pistolet do tankowania. Głośno, widzicie? O, pięknie pokazujesz. Mamy też tutaj termometr do mierzenia temperatury silnika i tam jakieś śrubsztaki. Dziękujemy ci, Janek, ślicznie. 1,5 minuty do startu. 1,5 minuty do startu tej kwalifikacji. Coś się musiało stać. Pomiar czasu otworzony. Pomiar czasu dla spali. Ja wejdę. Wy w kurtkach bez przesady, wiesz, jak dzisiaj wiało, nie jest za ciepło. A tak przestało już wiać, a tak za zimno było. Gdzie? To jest w Poznaniu. Jesteśmy na pierwszej rundzie eliminacji mistrzostw Polski. Modeli offroadowych, elektrycznych i spalinowych. Poczekajcie, wejdę na podest. To wam pokażę z góry, jak jeżdżą chłopaki. Ops. No, trzech ich teraz tylko jedzie. Pojadą bagusy, będzie ich więcej bagusów wjechało. Ja jestem z Łodzi, pozdrawienia od chłopaka z Łodzi, jestem na zawodach w Poznaniu. O. Ferragusy to są największe modele, które jeżdżą na zawodach offroadowych. Stali 1,8, tak jak są zawody. O, była wywrotka. O, mamy prawie że druga. No i tam się trochę gryzą. Minuty biegu minęło, 3 minuty do końca. Mielcarek, Gdziński, Gadnicki. Ale się pięknie tną dwa Tomasze, aż miło się ogląda. Aj, za szeroko. No, zaraz się odegra. No widać tą ilość godzin spędzoną przez Tomka Mielcarka tu na torze. Dobrze daje ognia. Macie jeszcze 2 minuty i 10 sekund do końca czasu podstawowego.
To są kwalifikacje, nie polega to na ściganiu, chociaż może odnosicie takie wrażenie. W kwalifikacjach trzeba zrobić jak najlepsze czasy, aby w finałach być jak najlepiej rozstawionych. W finale jedziemy się ze wspólnego startu na sygnał, ale tu akurat jadą tak ze sobą w dwójkę, że wygląda to jak całkiem fajny wyścig. Jo, zakręcił się. Także wygląda, jakby się ścigali trochę ze sobą, ale tak do końca de facto nie jest. Dzięki za polubienia, dzięki za obserwacje, moi drodzy. Udostępniajcie, niech ludzie sobie poglądają. Zaraz będą jechały spalinowe bagusy, będzie ich jechało pewnie tutaj co najmniej 10, więc trochę więcej będzie się działo. A, wywrotka. Minuta 20 sekund do końca. Serwisant podchodzi. Serwisanci to są osoby, które jechały w poprzednim biegu, wtedy po swoim biegu schodzą i serwisują modele następnych. O, coś się musiało z tym stać. I Tomek Jagnicki zaliczył flameout. Ostatnia minuta do końca. Czwarta minuta. Ile one wyciągają? Posłuchaj, no na końcu prostej pewnie jadą z 80, ponad 90, nie, z 80. Chociaż tu prosta nie jest taka typowa, bo jest, widzicie, z takim łukiem. Ale posłuchajcie, elektryki jeżdżą na 4S, nie chodzi o moc, jak macie za dużo mocy, to modele nie są po prostu do kierowania, nie da ich się złap go, zgadz go, zgadz go, kierować zgadz zbytnio go, nawet w zakrętach, go, wszędzie. O, też się z następnym coś stało i właściwie został nam tylko jeden. Został nam jeden, ale posłuchajcie, tam jeszcze bagusy szykują. Bagusów będzie więcej jechało, będzie trochę bardziej widowiskowo. No, widzicie, na pit stopie. Został nam jedyny Tomek na podejście z Tragusem. No, mogę wrócić. Jodła lubi, ostatnio w Niemczech tak samo się stało, jak to nie było. Przygotowania do biegu bagusów. A chciałem powiedzieć, że dobra kwalifikacja dla Jodełki będzie, nie? Wózik też poleciał, no, ściana do góry, biliśmy brawo, a później dzięki za polubienia, dzięki za gifty, dzięki za obserwacje, okay. Naprawdę wielkie, wielkie dzięki. No, został nam jedyny. Pozostałe się wyeliminowały przez awarię modele. Ustawiony? Jedzie jeden, ale tu zaraz pojedzie więcej, tu pojadą teraz bagusy. 3 minuty do startu. Spalinowe, one są troszkę mniejsze od tragusów, ale to są szybsze, to jest tak zwana klasa królewska, które bagusy spalinowe. Tragus. Staniemy tu z boku, żeby mi nie przeszkadzać. Teraz właśnie bagusy będą jechały. Dwie i pół minuty do startu. 2,5 minuty do startu kwalifikacji bagusów spalinowych. W tej klasy to jest dzisiaj ostatnia kwalifikacja. Były cztery. Jak są cztery, to z dwóch bierze się najlepsze czasy. Track is open. Poprzednią grupę Nitro Tragi zapraszam na serwis. I będziemy tutaj na pewno potrzebowali pomocy, bo z tego co wiem, to Trona już pojechał do domu. Maliński Marcin też pojechał do chaty. Także jeżeli mamy tutaj chętne osoby do pomocy, oczywiście doświadczone osoby, które chciałyby wspomóc królewską klasę ósemek spalinowych, no to serdecznie zapraszam do pomocy na tor. Serwisem podnosi modele, które się wywróciły. Super, dzięki. Dzięki za polubienia, udostępniajcie, niech ludzie poglądają sobie fajne zawody, jak modeli zdanie sterowane. To dawaj tam na serwis, na czwórkę. Tomku, może dwójka pod drzewem, co? Bo tam jest pusto. O, tam większa grupa jedzie. Znaczy, bo jeszcze to nie są wyścigi, to są kwalifikacje, tu się jedzie po najlepsze czasy. Chociaż może wygląda to trochę jak wyścigi. Jutro będą prawdziwe ze wspólnego startu. Wszyscy będą dwójkę, rozstawieni dziewiątkę, według jak wyników, jakie dzisiaj osiągnęli. Dowolnie.
ale i tak wygląda efektownie, wygląda jakby się ścigali ze sobą. Na siódemce leży modę. Na siódemce leży modę. To tankowanie do pit stopu. Będzie tankowanie, o. Dotankowanie. Finały na przykład odbywają się 45 minut się jedzie. 45 minut się jedzie. I wtedy zjeżdżają na pit stop, bo muszą dotankować, ponieważ zbiorniki są bodajże 150 ml czy 125, to nie starczy na 45 minut, więc ileś razy się zjeżdża. Była wywrotka, ten zawis na rurze. 7, 5. Race is started! Race is started! Jakbyście nie wiedzieli, modelami da się nawet w locie w pewien sposób sterować, jak samolotem, skręcając odpowiednio koła, wciskając gaz, hamulec. W ogóle te modele, wszystkie one są ustawialne, jest pełno ustawień, zalewa się dyferencjały olejami odpowiedniej gęstości, amortyzatory, dobiera sprężyny, ustawienia drążków, wszystkiego jest naprawdę tak jak w prawdziwych samochodach. I to wszystko ma wpływ na jazdę, jakbyście nie wiedzieli. I czasami bardzo ogromne, są różne na przykład bieżniki gum, tak, różnej miękkości. No naprawdę, jest masa, wkładki do opon, felgi, no wszystko, wszystko, wszystko się dobiera jak naprawdę w prawdziwym motorsporcie. Tylko, że powiedzmy mniejsza skala, a naprawdę, a wrażenia i emocje są takie same. No i zbliżamy się do pierwszej minuty wyścigu. No i w pewien sposób to najbardziej bezpieczna forma motorsportu, chociaż takim modelem też można zarobić. Ja stąd na serwisie zdarzyło mi się ileś razy zarobić, boli. Jak się serwisuje te modele spalinowe, to trzeba uważać, podnosząc taki model, w odpodnie miejsce trzeba je akurat podnieść, żeby na przykład za tłumik gorący nie złapać, czy za silnik, czy za coś się nie oparzyć. Najlepiej wtedy łapać za spoiler i podnosić takie modele spalinowe. Z elektrycznymi tego problemu nie ma, żeby się poparzyć zbytnio. Chociaż tam można się o silnik poparzyć, ale on jest w środku pod obudową, więc raczej ciężko. Kiedy będziecie na torze RC w Rudzie Śląskiej? Nie wiem, w Rudzie Śląskiej nie ma zawodów rangi Mistrzostw Polski, bo zapewne tor nie spełnia wymogów w związku do organizowania czegoś takiego. Ale ja może kiedyś tam wpadnę, nie wiem, zobaczymy. I następnego pośledzimy, jak będzie wjeżdżał na tamtą kopkę. Zbliżamy się do połowy. Dobra, dzięki za zaproszenie, może kiedyś padnę. Zalewski Bartosz, Olton Jessica, Bula Donat, Gogat Czwarty, Gut Piąty, Mark Benjamin, Puzia Norbert Siódmy, Latik Tomis, position number 8 i Omelańczuk Norbert Dziewiąty. Tomek, dziękuję. Jeszcze raz. Jakbyście nie wiedzieli, jesteśmy w Poznaniu na RC Park Poznań na pierwszej rundzie offroadowych Mistrzostw Polski modeli zdalnie sterowanych. Dzięki za obserwację, dzięki za polubienia, dzięki za gifty, dzięki za wszystko. I zapraszam was do tego hobby. Może drogawe, ale naprawdę jest zarąbiście, jest mega. Mówię wam, emocje są takie same jak w prawdziwym sporcie, a nawet większe. To jest najgłośniejsze modele, bo spalinówki. Niestety zapachu spalin nie poczujecie przez live'a. To 7 sekund. Ale ja lubię zapach spalin z nitrusów. Bula Donat jest trzeci, 2 sekundy. Ile taki model kosztuje? Posłuchaj, jakbyś nowy chciał kupić, to musisz się liczyć z wydatkiem na wszystko. Wózek, silniki, inne rzeczy. No nie wiem, no aparatura 5-6 tysięcy, to trzeba tak liczyć.
pół sekundy różnicy pomiędzy Gutem a Gogaczem. Na to się Gogacza, spieli, także Gogacz zostaje na czwartej pozycji. Czwarta minuta minęła. Jedna minuta do końca. No i tu jeszcze między Gogacza a Guta cisnął się Puzia. Norbert skoczył na czwartą pozycję. Jest zaraz za Donatem. Gogacz traci sekundę do Norberta. No i jak wspomniałem wcześniej, pół sekundy Gut Paweł tracił do Gogacza. Ale to wszystko cały czas się tutaj zmienia. A dalej, Puzia, słuchaj, Kiosho, 2500, ale dolić sobie baterię, aparaturę, wszystko. Ja nie mówię o RTR-ach, ja mówię o modelach zawodniczych, tak? Chcesz kupić na przykład elektryczny nowy model z aparaturą, z bateriami, z ładowarkami, ze wszystkim, no to musisz liczyć 5000 jak nic, no. Ja wiem, że można sobie pojechać RTR-em, ja na przykład jeżdżę po przerabianym RTR-em, ale i tak potem do niego coś dokupujesz, dorabiasz i koszty i tak się minęła robią. Minęła piąta minuta. A Kiosho, możesz sobie pojechać na zawodach, jeżeli jesteś w jakiejś klasie, nie ma problemu, ja jadę trofikiem z HPI Trophy, tak? Poprzerabiany totalnie, jakość się prowadzi, ale to nie jest ta jakość i to prowadzenie jak takich typowych modeli zawodniczych. Gogacz tak? Kończy. Jessica, you are finished. Pozostali jadą dalej. Zalewski skończył. Bula skończył na trzecim miejscu. Latik Tonis, you are finished. Mark Benjamin, you are finished. Gut Paweł skończył. Jeszcze Norbert Puzia i Norbert Omelański. Omel skończył. Jeszcze Puzia tylko. I czekamy na Norberta. Norbert już nawiedza do pięciopaka. Koniec. Niestety. Okay, drivers, race is over. Wszystkie modele zjeżdżają do pit stopu. Arkas, the pit stop, please. Gasimy silniki. Dobra. Poprawcie model na najeździe. I tą oponę jeszcze jedną tam bardziej do środka wrzućcie. Tak? Czwarty byłeś. Czwarty. Donat był trzeci, druga Jessica i pierwszy zalew. Pytanie do zawodników grupy piątej. Czy wystarczy wam 5 minut na przygotowanie się do startu? Jeszcze i wejdzie jedna grupa zaligła, która musiała przerwać bieg ze względu na brak prądu i zasilania systemu. Będzie to grupa elektryczna, elektrycznych bagusów. Dobra, ostatnia kwalifikacja, widzę wszyscy ucieszeni. Norbertowi też dobrze poszło. Jaka pojemność zbiorników, wiesz co, nie pamiętam, ale to jest, ja wiem, ze 125 ml, 150, jakoś tak. Pójdę, ale pyszna kolacja. Jakoś tak. No dobra, dwa pierwsze elektryki już się rozgrzewają. Poczekamy teraz na resztę, się zapytam, także chłopaki, ostrożnie tam z prądem. No i teraz tak, powtarzamy grupę piątą, więc grupa czwarta będzie serwisować. Grupa czwarta będzie serwisować powtórzony bieg. Przypominam, w grupie czwartej startował Bośniakowicz Dawid, Pawłowski Filip, no to muszę iść na serwis. O, pójdziesz za mnie, Paweł, Monia, Koderko, Alan, pójdziesz na mnie na serwis, czy nie? Dawid, Czarnecki Paweł, a, dziękuję, dzięki. Borowicz Michel. Grupa czwarta, która została wyczytana. Zapraszam, moi drodzy. Powtarzamy bieg z trzeciej rundy i piąta. Będzie powtórzony bieg, ponieważ tamten bieg się nie odbył do końca. Wysiadł prąd i nie było, system nie liczył, więc... Na ile czasu to wystarczy? Nie wiem, ja nie jeżdżę z palinami w zawodach, ale mówię, no muszą, to posłuchajcie, w 10 minutach zmieszczą się i spokojnie jeżdżą, ale jak są potem dłuższe biegi, na przykład półfinały, pół godziny, 45 minut finały, no to oni muszą zjeżdżać na dotankowanie. Zjeżdżałem tu na pit stop, stałem serwisanci, którzy szybko im dotankowują i z powrotem wracają na tor, tak? Cześć, cześć, witam. Jedzie nasz Kamil, malutki, 2 metry 3 centymetry. Jestem wysoki, a sięgam mu do brody.
Tu zestresowany tata jednego z zawodników. Emil, co ty taki dobra, zestresowany? Ja widzę tu raz, dwa, pomachaj trzy, do ludzi z TikToka, uśmiechnij się trochę, pięknie. Sześć, siedem modeli. Czyli jedziemy do Dareczka, zapytamy się o coś. Jeszcze. Dareczko, bo ludzie pytają, ile mają pojemności zbiorniki w spalinach. 125. I na ile mniej więcej czasu starcza jazdy? Wszystko zależy na jak sobie ustawią gaźnik. No ale tak pi razy drzwi, mniej więcej ile? No dobrze, wszyscy, którzy są gotowi, minut. Zapraszam. Aha, no i jak wam mówiłem, trzeba dotankowywać w czasie biegu dłuższych. Tak, trzeba. No. Czasami można sobie dobry silnik dobrze ustawić na 11 minut. O. Widzicie, ile jest zabawy? Nie jest dużo zabawy. Ile jadę najszybciej? Koło 80 na końcu prostej mają pewnie, no nie? Modele, no gdzieś koło 80, no. To wystarczy naprawdę, bo przerost mocy to powoduje tylko to, że nie da się prowadzić modelu. Siema, siema. Dzięki za obserwację, dzięki za polubienia. Teraz pojedzie grupa powtórzona. Dobrze, zrobię szybko. Oni. Teraz to są kwalifikacje, więc jadą na wyczytane nazwiska. To nie jest taki typowy wyścig. Tu trzeba zrobić jak najlepsze czasy, żeby jutro w finałach być rozstawionych jak najlepszych miejsc startowych i wtedy jest start wspólny na sygnał i wtedy jest takie prawdziwe ściganie jak w prawdziwych zawodach. Tutaj mamy po prostu kwalifikacje. Startują na wyczytane za nazwiska. To są elektryczne. Jak słychać, to ich nie słychać. Co nieco, no nie. Tak jak spalinówek poprzednio, jak wam puszczałem. Zaraz wystartują. Zaraz wystartują modele. Tam stoją na podejście, stamtąd kierują ludzie, tak. No i będą zaraz startować na wyczytane nazwisko. Modele już tam nawet się poustawiały. Czekamy jeszcze na info zwrotne od Owieczki. Jak tam u niego to wygląda? Damy jeszcze chwilę. A tam mamy Jareczka, sędziego torowego. Tutaj siedzi główny sędzia w sędziówce. Którzy kierują tymi zawodami pod względem sędziowskim. Siema, siema! Zaraz wystartują, tak, do kwalifikacji. Jesteśmy podzieleni na grupy, przeważnie po 10, po 10 osób jeździ w grupie. A potem no, jutro będą wszyscy odpowiedni, po jakie czasu uzyskali do odpowiednich finałów przypisani A, B, C, D, tak? I tam z odpowiednich miejsc się startuje też na wspólny sygnał wtedy i wtedy jest taki prawdziwy wyścig. Tu wygląda jakby ludzie się ze sobą ścigali, ale tu szczerze mówiąc trzeba najlepsze czasy robić, nie zwraca się zbytnio uwagi na to. Monika za mnie stoi! Monika! Monika się nie pochwaliła. No, także proszę o zwrot honoru. Poprosimy na ósemeczkę. Za mnie stoi pani Monika. Tam. Pobijcie jej brawo za to, że za mnie stoi, ja wam mogę tiktokować. Owieczka jedzie rozgrzewkowo. Nie, te auta są elektryczne, spalinowe jechały poprzednio. Był cały czas live, prowadzę, jechały spalinówki, teraz jadą elektryki. To jest powtórzony. O, brawo. Dla Moniki dziękuję. To jest powtórzony bieg, ponieważ nie odbył się cały 10-minutowy, ponieważ prądu zabrakło i system nie liczył i nie można było dokończyć przez to biegu, więc oni muszą powtórzyć swój bieg. Pozdrawisz? Pozdrawiam cię. I Karol, pozdrawiam. Dobra. Dzięki za brawa, dzięki za polubienia, dzięki za udostępnienia, dzięki za obserwacje, za wszystko wielkie dzięki. No, zaraz wystartują do kwalifikacji, jak wystartują to pójdę tam na górę i wam pokażę z góry jak jeżdżą. Znaczy już pokazywałem, tak, w tym live spalinówki jeździłem, przecież go z pół godziny prowadzę chyba, czy więcej. Uwaga. I na wyczytane nazwisko startują, bo tu trzeba czasy jak najlepsze zrobić. W trzeciej kolejki kwalifikacyjnej. Gotowi wszyscy? Tak. Dobrze, będzie 45 sekund. Chwila na wyciszenie, złapanie skupienia. Ładnie wyglądają modele, co? Fajne! Jak prawdziwe samochody, to wszystko ustawiacie, patrzcie, amortyzatory, macie oleje, sprężyny, zalewacie wszystko, drążki, stabilizatory, rozstaw wahaczy.
nachylenia, kąty, tu się wszystko ustawia. Jak w prawdziwych samochodach sportowych i to wpływa na wszystkie ustawienia. 30 sekund do startu. Dzięki za polubienie, dzięki za obserwacje wielkie. Mówię, jak już wystartują tutaj, do tych swoich kwalifikacji, pójdę tam na górę i pokażę wam z góry, jak jeżdżą. 15. 10. 5 sekund do startu. Na wyczytane nazwisko teraz jadę, bo to są kwalifikacje. Tam serwisanci, co stoją, poprawiają te modele, jak się ktoś wywróci. Sebol 2009, pozdrawiam cię serdecznie. Marczewski, Stawiszewski, Barszewski. Dobra, pójdziemy teraz sobie tam na górę. Pokażę wam z góry. 10 zawodników na to, że przyjechał. Otworzyło swój czas tonerowy. Ostatni bieg dnia dzisiejszy. Tutaj nasz sędzia torowy, co tu. Pozdrawia. Mobel przy dużej chopie. I lecą. Tutaj latają po 8-10 metrów, spokojnie. Tak mniej więcej. Nawet 12. Siu. Niektórzy przejeżdżają na spokojnie, niektórzy latają, ja lubię latać tą popę. Gdzie to jest? Jesteśmy w Poznaniu. Na pierwszej rundzie Mistrzostw Polski offroadowych zewnętrznych na RC Park Poznań. Oczywiście modele elektryczne są o wiele cichsze od spalinówek. Jak niektórzy z was tu są od początku, to widzieli, jak spalinówki jeździły. Tamte robią dużo hałasu, dużo smrodu, którego nie czujecie, ale ja lubię zapach tych spalin, ale elektryki są cichsze. Są trochę bardziej bezobsługowe, mniej wymagają, powiedzmy, uwagi niż spaliny. Spaliny to są naprawdę, trzeba regulować wszystko. Mateo, pozdrawiam cię, proszę bardzo. Serdecznie pozdrowienia dla ciebie. Tam może pośledzimy sobie tą dwójeczkę. Było wjechanko w tyłeczek. OSK też cię pozdrawiam. 2,5 minuty. Owcarz, Kutnik, Skowroński, Stołecki, Matrzewski, Wojciechowski, Bogdański, Stawiszewski, Baraniecki, Warszewski. Kamil na grzecznie przyjeżdża, nie skacze tej hopy, ma swój sposób. No, ten też na spokojnie. Tam chyba jedzie Seweryn. Seweryn pewnie skoczy. Pewnie zaskoczył. Za nami 3 minuty wyścigu. Na prowadzeniu Owca, drugi Seweryn. Oboje mają po 4 okrążenia. Takie zawodnicze Seweryn modele nowe, z całym wyposażeniem, silnik, kombo, powieczki, aparatura do sterowania, Kamil. Baterie, ładowarki, to trzeba liczyć to 5-6 tysięcy na start nowych. 11 tak? Sekund straty Kamila do Seweryna. Czwarty Norbi Sołecki, piąty Marczewski Patryk. Szósty, słuchajcie, spaliny czy elektryczne leżą podobnie, to powiedzmy 3 kg w górę, tak, zależy jaki model, jakiej firmy, jakie baterie się dużo włoży, wszystko zależy, tak? Te modele są w pełni ustawiane jak prawdziwe samochody sportowe. O, Kamil na spokojnie to robi, nie skacze całości, on przejeżdża swoim sposobem. Teraz znajdziemy kogoś. Ten skoczy? Tak. Przeleciał pięknie. Ten. Na spokojnie. Następny. Skacze. Przeskoczył. Następny. Skacze. Następny skacze. O, ten trochę na spokojnie.
Junior, no wszyscy jadą, posłuchajcie, od starych do młodych. Widzicie? Wszyscy jadą razem. To jest sport dla wszystkich. Chociaż te są czasami wyróżniane klasy junior albo seniorskie, tak? Popatrzymy, jak hopę będą ludzie skakać. Na spokojnie, czy ten skacze. To ten najmłodszy właśnie skakuje. 7 lat ma. Olek. Ten na spokojnie bardziej, ten. O, nie wycyrklował, ale mu udało się. Zaraz zobaczymy tych tutaj. Najtaniej dorwać, jak kupisz używki. No nie wiem, używki z tym sprzętem za 2, 2,5 tysiąca może kupić, no, również żeby było to jasne, ale to jest sobie musiał pewnie baterię, ładowarkę dokupić, no. Szkutnik Kamil trzeci. Dzięki za obserwację, dzięki za polubienie, dzięki za udostępnienie. 13 sekund wielkie, wielkie, wielkie do Seweryna. Kamil jak zwykle na spokojnie. O, no dobra, kolejny nie posterował w locie. Mówiła, że reszta tutaj stawki dojedzie. Teraz zobaczymy, ci jak to. No i tak, Bogdański, czwarty Stołecki, piąty, szósty Marczewski, no, siódmy Staliszewski, ósmy Wojciechowski, dziewiąty Baraniewski i dziesiąty Barszczewski Maciej. Tam była wywrotka, zobaczymy, jak następni pojadą. Na spokojnie, ten będzie skok. Och, trochę nie wycyrklował, ale stoi na kołach. Najgorsze są wywrotki, bo wtedy najwięcej czasu się traci. Zobaczymy, jak następny pojedzie. Skocz, nie wycyrklował, ale się tak odbił, że jednak stanął na koła, bo najgorzej podłogą się tu odbił, tak. No, a ten? Poleciał. Przeleciał. Teraz zobaczymy następny. Chłopca z Seweryny mają po 9 okrążeń. Szkotnik Bogdański, Marczewski, Wojciechowski, Baraniewski, Stapiszewski i Norbert Stołecki po 8, Maciek Barszczewski 7. Kamil na spokojnie. Siódma minuta. Siódma minuta. No i serwisem teraz podbiega, podnosi model. Ale tu pięknie w dwójkę lecieli. Może kawałek uchwyciłem, nie wiem. Ale wywalił się na prostą jeden z nich. No i Owieczka rozpoczął swoje 11 okrążenie. Seweryn gdzieś tam daleko, daleko w krzakach, ale już dojeżdża do pięciopaka. Seweryn jest cały czas na drugim miejscu. Dzięki za polubienia, dzięki za obserwację, 15 sekund straty do Ojeczki. Dziękuję wam bardzo. Trzeci w tej chwili jest Bogdański Aleksander. Serwis przed pętlą. Dzięki. Dwie minuty do końca czasu podstawowego. Ten skoczy? Tak, skoczy. No i cały czas Bogdański Aleksander utrzymuje się na trzeciej pozycji. 11 okrążeń. 4 sekundy zyskuje nad Szkutnikiem Kamilem. Kamil jest czwarty. Marczewski Patryk jest piąty. Stabiszewski Jakub szósty. Siódmy Wojciechowski Łukasz. Ósmy Norbi Stołecki. Dziewiąty Baraniecki Kasper i dziesiąty Barczewski Maciej. I model tutaj wypadł, serwis. Piłka podoreguje. Zaliczona pętla, ciśnij Norbi. Zaraz się skończy ten bieg. Oh,
piękne loty na tej dużej chopie są. Niektórzy na spokojnie przeżywają, niektórzy całą skaczą. Minęła 10 minuta dojazd. Minuta dojazdu. No, skończył się właśnie ten bieg, powtórzony zresztą, który był powtórzony. Zobaczcie, jakie skupienie u młodego zawodnika. Norbert Stołecki skończył. Bardzo sympatyczny jako chłopak. Pierwszy. Szkutnik Kamil skończył. Bogdański Aleksander skończył. Zajął trzecie miejsce. Skowroński Seryn skończył jako pomachaj drugi. Pomachaj Olek wszystkim. Olek, pomachaj wszystkim. Jak ci poszło, powiedz? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, zadowolony jesteś? Tak. To super. Tobie jak poszło? Serwis, serwis, serwis. Jeszcze jedzie tylko. A teraz zapytamy się malutkiego, jak nam poszło? Posłuchajcie, zobaczcie, jaki on jest malutki. Ja mam 1,90 m, zobaczcie, dokąd mu sięgam. Jak ci poszło? Bardzo dobrze. Ostatnie dwa kółka, fajnie. To super. On to zawsze uśmiechnięty, zadowolony. Co by się nie działo, to poszło dobrze. A tobie jak? Pochwal się. Dobrze. Tu wszyscy mówią, że dobrze. To bardzo dobrze. Z refleksji nad swoimi postępami. No i bardzo dobrze. Zobaczcie, jakie emocje panują na podejście. O 8.30 rozpoczynamy Dobra. Dzień biegów finałowych. Jutro także będą finały. Serdecznie wam dziękuję w moim imieniu oraz w imieniu pana Tadeusza, jak i Tomka Fortyna, organizatora tej imprezy. Żegnamy się w dniu. No tobie Piotruś, jak dzisiaj poszło? Jak ci dzisiaj Piotruś dzisiaj poszło? Silnik zatarłem. A jutro gdzie, o godzinie 8.30 w spalinach jedziesz? Rozpoczynamy kolejkę biegów finałowych, ale na wada, wyśpijcie się, przygotujcie modele. Wada fabryczna, więc widzimy jutro o 8.30. Będzie dobrze. A jest... Mamy drugi, więc wkładamy drugi, zobaczymy jak to będzie. Będzie dobrze. Piotrek będzie jest dobrze. Sympatyczny gość, czasami zakręcony, ale sympatyczny. Będzie dobrze. Będzie dobrze. W elektrykach też Piotrek jeździ. Jeszcze wam pokażę jeszcze dzisiaj na koniec naszego lekarza Oderce. To jest naprawdę pan doktor. I powiem wam szczerze, ja Maćkowi jednego zazdroszczę. On jeździ naprawdę, powiem wam, z chirurgiczną precyzją. Ma taki styl jazdy lekarski. Mnie się to strasznie podoba. Muszę się od tego niego nauczyć. Jak ci Maciek dzisiaj poszło w ogóle? 14 chyba w sumie. Super. Czyli finał B, czwarte miejsce. No. No ja muszę zobaczyć, będzie, jak nie po, okay. Muszę zobaczyć, jak nie poszło. Będziemy się tam z Filipem, z Sewerynem. No to chyba w C wylądowałem finalnie i muszę zobaczyć. Fajnie. No. Wiecie, co pogoda to na koniec się poprawiła, że przestało wiać, tak cały dzień wiało, że była tragedia na torze. Dobra, ja tego live'a już kończę. Ciągle nagrywasz, czeku, bateria ci się nie kończy. Posłuchaj, powerbanka noszę, nie widzisz? Dobra, to co, ja kończę już na dzisiaj. Sayonara, robaczki, trzymajcie się, do jutra. Pa.